No cześć. No cześć. Ja dzwonię w sprawie ogłoszenia. Godzinka kosztuje 100 zł, tam masz francuzika, pieszczota, masę stosuneczek. Co sobie życzysz? A powiedz mi, a seks tonalny wchodzi w grę? A tak. Jakie koszta wtedy? 50 zł. 50 zł, tak? Proszę? 50 zł, tak? Tak? Ale to oczywiście tam nie ma takiej opcji, że coś tam nie bardzo czy tego. Ogólnie full anal i jest okej, tak? Nie rozumiem ciebie. Nie, 50 zł do seksu analnego, tak? Tak, tak. Powiedz mi, tam nie ma czegoś takiego, że po prostu, a tu tego, tu nie bardzo, bo się dzisiaj źle czuję czy coś. Płacę, jest wszystko, tak? To zależy, bo człowieku, nie mam zamiaru, żebyś będziesz mnie tutaj tak męczył, Bóg wie jak. No ale jakbym chciał pomęczyć, no to płacę. Wymagam, nie? Czy nie? No a ja też płacę i wymagam. Słyszysz? Halo? Tak, ja słyszę, cały czas ciebie słyszę. No ale no po prostu chodzi mi anal, czyli że po prostu full anal, nie, że tam tego, a tu, ała, boli tego, coś ten. Ja jakby coś, to zawsze anal daje od tyłu. A, no od tyłu, no i od tyłu no. I jest full, tak? Ma się rozumieć? Bo mi po prostu na tym zależy. Ale słuchaj, a ty masz dużego czy małego? No dużego, no 21 cm. A, to jest dość duży, to ja nawet nie spróbuję, no co ty? No słuchaj, no to ile musiałbym mieć, żebyś w ogóle mogła... Mniejszy, on jest połowę mniejszy. No ale 10 cm, no to słuchaj, no to bym musiał jakiś dzieciak z podstawówki podjechać. Nie, no słuchaj, no takie są realia, nie? No ja nie wiem, no kurde, no. No ja... Ja duży mi to nie, bo mnie za... Jak jest za duży, to mnie boli. No ale no to chociaż do połowy. Co? Czy nie? Nie, no słuchaj, no powiedz mi, no to słuchaj, no to po prostu w tym przypadku, w moim przypadku sprawa po prostu, że tak powiem, jest anulowana, nie byłoby czegoś takiego, tak? Bo byś ty nie dała rady czy tam koleżanka, tak? Nie, ja bym musiała zobaczyć. Koleżanka nie robi analu. No, rozumiem. Czyli jakby co, to 100 zł tego, a powiedz mi, dzisiaj tam można by było jakby co uderzać? Co uderzać, nie rozumiecie? No po prostu podjechać do was, no uderzyć. No, ja tak... no na wódkę tylko? Nie, no oczywiście, no nie wiem, jakby był z kolegą, co? No dobrze. Dałby radę, powiedz mi, ale co teraz, jesteście zajęte, wolne czy tego? Bo ja bym zaraz po prostu z kolesiem się skontaktował i tego. I byśmy no, mogli coś, to proszę za godzinę przyjść. Aha, a jakaś zniżka dla młodzieży uczącej się? A co mnie to obchodzi, że kto mi daje zniżki, jak ja idę do sklepu? Ja już wiem, żartuję, tylko nie.